Sega. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Michał i was chcę zaprosić na ostatni Let's Play roku 2020, który jest w sumie nagrywany dzień przed Wigilią. Jest to Let's Play z gry Sonic Generations, albo po prostu zagrajmy w Sonic Generations. W sumie zobaczę, czy tutaj wszystko ładzia dobrze. Wydaje mi się, że wszystko ładzia dobrze, tak więc myślę, że mogę sobie zrobić back. I zróbmy sobie szybką synchronizację. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. New game. I jedziemy z koksem. Zaczynamy poziom, nasz pierwszy. Czyli dokładnie Green Hill Zone. Tak, kto by się w ogóle spodziewał, że ja zabiorę się teraz za Sonica Generations? Kiedyś wiem, że obiecywałem ten Let's Play. No, okazuje się, że jednak teraz, po długim czasie, w końcu zabieram się za tą oto wspaniałą część. I tak, to chodziło o Sonica Generations, jeżeli chodzi o tą moją taką małą zgadywankę w Ape Escape. A dokładnie to chodziło o ten post, który tutaj się wam powinien teraz wyświetlić. No i zaczynamy naszą gierkę klasycznym Soniciem. Nagrywam to w ogóle z wersji PC-owej, ponieważ niestety miałem wersję PlayStation 3, ale wersja PS3 została sprzedana, ponieważ potrzebowałem wtedy desperacko pieniędzy, żeby ogarnąć moje tak jakby prywatne rzeczy, czyli dokładnie to wyjazd do Bydgoszczy. No. I troszeczkę jest mi przykro, że jest to ostatni Let's Play roku 2020, no ale przynajmniej w końcu zrealizuję projekt, który chciałem zrealizować już od bardzo dawna, no bo za tę gierkę już się naprawdę bardzo dawno temu chciałem zabrać. Więc na razie gramy sobie klasycznym Soniciem i nic na razie o fabule wam nie zdradzę, dlatego że obecnie nawet nie mamy fabuły, bo dopiero co zaczęliśmy pierwszy poziom. I tutaj z jakiegoś dziwnego powodu FPS-y spadły, nie wiem dlaczego. W ogóle wersja PC-towa to jest ta wersja, która właśnie ładzia w stałych 60 FPS-ach. No może nie stałych, ale zdarzy się, że po prostu te FPS-y spadną. No ale to myślę, że każda gra ma coś takiego, że po prostu ma swoje tak jakby chwilowe wzloty i upadki. Czego nie można odmówić Sonica Generations, to jest to, że obecnie klasyczny Sonic posiada najpotężniejszy spindarz z całej serii. I mówię to autentycznie serio, bez żadnych tutaj, nie wiem, bez żadnego śmieszkowania czy ironicznego podejścia. Po prostu spindaż w tej części jest najpotężniejszy i to trzeba niestety sobie powiedzieć. I mamy rangę S, bardzo mi się to podoba, bardzo się cieszę z tego powodu. No i co, w taki oto sposób ukończyliśmy Green Hill i teraz lecimy dalej z koksem. What's going on? You having a party or something? Surprise! Aw, you guys. It's kind of impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. Yeah, right. Happy birthday, Sonic. Hope you like this. Like it. I love it. Hmm? What? Sonic, what's that? What's it doing? Tak, jesteśmy już po cutscence. Tak właśnie się prezentowała pierwsza cutscenka z gry Sonic Generations. I w dużym skrócie klasyczny Sonic został przeteleportowany do jakiegoś tam miejsca. I również przyjaciele Sonika zostali wysłani przez tą tajemniczą bestię, która w zasadzie przerwała urodziny Sonika. Ta gra w ogóle ma taką podobną fabułę do Pac-Mana World, gdzie praktycznie są któreś urodziny danej postaci i pojawia się ten zły antagonista, który po prostu wszystkich porywa. I to samo właśnie jest tutaj. Z tą różnicą, że po prostu poza uratowaniem naszych przyjaciół będziemy musieli powstrzymać te bestie. A tą bestią jest Time Eater. Bestia, która po prostu podróżuje po czasach. No i tyle w zasadzie. Tyle na razie wiemy, że to jest Time Eater. I wysłał naszych przyjaciół do wszystkich er, które będziemy sobie po prostu tutaj zwiedzać. Tak więc to miejsce, które teraz widzicie, to jest White World. Dokładnie tak. Albo po prostu biały świat. No i co? Myślę, że będziemy mogli w takim razie zacząć zaraz tutaj naszą przygodę, bo to jest na razie jeden obszar, który możemy rozpocząć. I tak, to miejsce będzie z powrotem wracało do kolorów, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uratujemy wszystkich przyjaciół, zbierzemy szmaragdy i w zasadzie... kiedy pokonamy bossów, to te miejsca będą się powoli kolorować. Więc teraz będziemy zaczynali Green Hill Akt 2. Jedziemy z koksem. Tak jest, mamy tutaj remix Green Hill Zone. Bardzo moim zdaniem dobry remix. No i cóż. Również mamy tutaj boost gameplay, który właściwie widzicie. Jest to jeden z moich w zasadzie ulubionych gameplay, muszę przyznać, jeżeli chodzi o tego Modern Sonika. Więc, aby naładować boost, to po prostu musicie zbierać pierścienie. I wtedy boost wam się będzie automatycznie z powrotem naładowywał. Obecnie trzymam kwadrat na moim kontrolerze, bo ja mam kontroler od Playaka, a dokładnie to Shogun Tracera, który... udaje kontroler od Playaka trójki. No i cóż. Gdybyśmy grali na kontrolerze od Xboxa, to jak widzicie byłby to po prostu przycisk X. No i zrobiliśmy kurde combo razy 8. Co jest moim zdaniem bardzo też dobrym wynikiem. W tej gierce również są czerwone pierścienie, ale my ich raczej zbierać nie będziemy, ponieważ nie widzę sensu. One co jedynie tylko robią to, że są w stanie wam odblokować soundtrack bodajże i tam galerię co jedynie, nic więcej. Więc one są tak na dobrą sprawę bezużyteczne, więc jeżeli ktoś się łudził, że ja będę te wszystkie pierścionki zbierał, no to niestety, ale chyba jest w błędzie w tym wypadku. Szkoda, że niestety taka osoba musiała się zawieść, no ale no cóż ja na to poradzę. Dobra, teraz co tutaj mamy zrobić? Bo troszeczkę się zagalopowałem już. Dokładnie, tutaj mieliśmy polecieć. Widzicie? Troszeczkę bezsensownie czas straciłem. No ale no cóż, trudno się mówi, żyje się dalej. Ja nie jestem niestety jakimś super ultra pro graczem w Sonika. Ale przynajmniej wydaje mi się, że gram jako tako w miarę dobrze. Przynajmniej ja tak uważam, no. Niekoniecznie musicie się tutaj ze mną zgadzać. Ale nie liczy się skill, liczy się to jak się let's play poprowadzi, bo może być osoba, która poprowadzi let's play, powiedzmy tak, gameplayowo może wypaść co najmniej słabo, ale może na przykład poprowadzić super zajebiście merytoryczny let's play, no nie? Tak więc pamiętajcie, że skill nie jest tutaj jakimś wskaźnikiem. Jedziemy, jedziemy. R i B, R i B. Będziemy mogli tutaj właśnie na różne strony i myk! Ciekawe jaką rangę dostanę. Chyba będzie SK. Dokładnie, SK jest tutaj bardzo łatwo zrobić, bo wystarczy po prostu nie ginąć i jak najwięcej punktów zbierać, no i oczywiście jak najszybszy czas osiągnąć. I zapomniałem o jednej rzeczy wspomnieć. Ta gra troszeczkę działa jak Sonic Colors, w sensie Bo w grach Sonika mamy coś takiego, że kiedy grę zaczynamy lub przed samym rozpoczęciem gry, nawet przed samym title screenem, często jest jakby ta cutscenka wprowadzająca, która pokaże ci fabułę gry. Tutaj mamy coś takiego jak w Sonicu Colors, czyli po prostu po wejściu przez title screen, wciśnięciu start, już zaczynasz grę. Bez żadnego wprowadzenia, po prostu już zaczynasz grę. To samo było w Sonicu Colors, zapomniałem o tym wspomnieć. Thanks, Sonic. I thought I was dead, floating without a body in a black limbo. Ugh, I'm gonna have nightmares for weeks. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Not to me, but this place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. No stranger than rescuing genies in magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. Hey Sonic, I saw something over there in the distance. Like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Tak, więc w taki oto sposób uratowaliśmy Tailsa, który troszeczkę nie pasuje do Green Hill Zone, bo jak mogliście przed chwilą usłyszeć z cutscenki, tutaj Sonic wspominał wydarzenia z Green Hill Zone. No i wiadome jest to, że Tails nie będzie tego pamiętał, no bo przecież on się nie pojawił w Green Hill Zone, on po prostu się pojawił w... Tutaj on się dokładnie pojawił, bo już niestety zapomniałem Sonika 2 i zapomniałem generalnie nazwy tamtego zona, więc będę musiał sobie któregoś razu przypomnieć. No jak mogliśmy zobaczyć, pojawił się również klasyczny Sonic, który no troszeczkę Tails się zdziwił, jak go zobaczył. No i to tym bardziej usprawiedliwia, dlaczego podróżujemy w czasie, no bo tutaj mamy dwóch Soników tym razem, co nie? No i dobra. Ogarnięte. I teraz wam coś pokażę. Tutaj mamy jakby... To jest sklep chyba z pamiątkami, tak? Co to dokładnie jest? A nie, to jest o Machao i możemy... A, dokładnie tak, możemy sobie tutaj kupić co nieco. Tutaj nie wiem, co to dokładnie jest. Information pod, dobra. To wiele wyjaśnia. Możemy nawet mu tutaj Q&A zrobić. A tutaj mamy collection room, czyli właśnie miejsce, w którym będziemy mogli często odwiedzać w momencie, kiedy będziemy zbierali czerwone pierścienie, ponieważ zbierając czerwone pierścienie, to będziemy mogli tam właśnie rzeczy odblokować w galerii. Z tego co wiem, zebranie wszystkich albo jakieś tam 90% czerwonych pierścieni powoduje, że będziemy mogli zagrać sobie w Sonika 1, w Sonicu Generations. No ale my tego nie będziemy robić, bo tak jak mówię, ja nie robię tutaj takiego 100%. U mnie 100% polega na tym, że po prostu będę ratował przyjaciół Sonika. No i w strefie Green Hill uratowaliśmy Tailsa. To teraz tutaj będziemy kolejnego przyjaciela Sonika ratować. I będziemy mogli tutaj dwa akty rozegrać. Pierwszy akt to jest akt dla Modern Sonika, a drugi akt to jest dla Modern Sonika. Dobra, więc teraz tak... Teraz którym to się... A dobra, trójkątem u mnie, czyli trójkątem u mnie mogę wybierać akty, więc zaczynamy akt pierwszy. Chemical Plant. Czyli zone, który jest wzięty z Sonika 2, bo na razie robiliśmy zone wzięty z Sonika 1. Mam bardzo w sumie spoko wspomnienia, jeżeli chodzi o Chemical Plant, bo bardzo lubię ten poziom. Co prawda bardziej go polubiłem w Sonicu Manie niż w Sonicu 2, ale w Sonicu 2 wydaje mi się, że też był niczego sobie. To chciałem powiedzieć, bo troszeczkę się zaciąłem. Będę musiał trochę popracować nad dykcją. Ale dobra, lecimy dalej z koksem. W ogóle jak ja poznałem tę gierkę? Poznałem tę gierkę dzięki mojemu znajomemu, który kupił sobie jako pierwszy z naszej takiej ekipy, którą mieliśmy w 2011/12, teraz mamy 20 rok. I on jakby właśnie kupił sobie Sonica Generations jako grę startową. Ja na początku miałem takie podejście, że Sonic Generations, no okej, w sumie. Chociaż wolę Sonica 3 Knuckles, ewentualnie Sonica Adventure 2, ponieważ to był ten czas, kiedy ja miałem takiego, można by powiedzieć, lekkiego pierdolca na punkcie Sonica Adventure 2. Ale jak się okazuje, no zapoznał mnie z tą gierką i nie żałuję szczerze. Jest to bardzo fajna produkcja i powiem nawet więcej, że 5 lat temu właśnie nawet byłem u mnie w galerii i sobie właśnie tę oto gierkę kupiłem. Co prawda na początku, kiedy miałem Playaka trójkę, to miałem demo tylko tej gierki, ale w demko również sporo się zagrywałem, to mogę przyznać. I tak mniej więcej poznałem Sonica Generations. Minuta 42, no to myślę, że to jest też całkiem spoko czas. W miarę chyba szybko zrobiliśmy. Perfekt, zajebiście. Shooting Star, a no tak, bo żeśmy przy okazji zebrali czerwone pierścienie. No, żeśmy ich 3 zebrali aż. O kurczę pieczone, ale fajnie. No i teraz pierwsza połowa Chemical Plant została pokolorowana, więc teraz trzeba drugą połowę pokolorować. Tak, już mamy artworki odblokowane, jak sami zresztą widzicie. I teraz robimy akt drugi, Chemical Plant. Z również bardzo dobrym moim zdaniem soundtrackiem. Kocham tę muzykę, kocham tę muzykę. Jedna z moich ulubionych. W ogóle śmieszna sprawa, ponieważ ten rok zaczęliśmy z Soniciem Forces, czyli dokładnie z Soniciem. I ten rok będziemy kończyli z Soniciem. Śmieszna sprawa moim zdaniem. Zaczęliśmy z moim zdaniem bardzo dobrą grą i skończymy również z bardzo dobrą grą, ponieważ Sonic Generations jest bardzo chwalone według fanów i według krytyków. Sonic Forces już niekoniecznie, ale przeze mnie chociaż jest chwalone, tak więc myślę, że moje zdanie jest tutaj jak najbardziej ważne. I tak, dalej swojej opinii nie zmieniłem o Sonicu Generations. Powiem więcej, że dalej podtrzymuję, że jest to jedna z moich ulubionych gierek i bardzo dobra gierka to jest. Ma wady, ale powiedzmy sobie szczerze, jaka gra nie ma wad? Nawet wielce przeze mnie chwalony Crash to Insanity ma od cholery wad. Nawet Crash Bandicoot 4, którego również bardzo lubię, ma w cholerę wad, tak więc nie ma gry bez skazy. Każda gra ma swoje zalety i wady. Ale tutaj kurde coś lekko gierka ścina, nie wiem dlaczego. Chyba aż tak nie będzie to przeszkadzać. Chyba że będzie, no to wtedy dajcie mi znać. Ale ja od razu mówię na swoje usprawiedliwienie, że ja robię co mogę. I tutaj zawsze mi się myli przycisk B, bo u mnie nie wiem co to dokładnie jest za przycisk. Wydaje mi się, że to może być kółko, aczkolwiek pewności 100% nie mam. No i pamiętajmy o tym, że Sonic niestety oddychać pod wodą nie może. Oj, 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 oj. Gdzie ty, Sonic, w którą stronę ty poleciałeś? Najgorzej. W którą stronę on poleciał? Bez kitu. Oj, teraz to będzie najgorsza sekcja. Tej właśnie sekcji bardzo nie lubię w Chemical Plant. Ale udało mi się ją w miarę zrobić, tak więc nie ma powodu do obaw tak zwanych. Dobra, teraz tutaj do góry, dokładnie. To jeszcze nie jest koniec poziomu, aczkolwiek wiem, że jesteśmy blisko końca poziomu, to mogę wam już tylko teraz powiedzieć. Dawaj, 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 szybko, szybko. Dokładnie tak. Fuck. Ogarnij się, Sonic, ogarnij. Dokładnie. Dobra, 3 minuty i 31 sekund. To myślę, że też nie jest jakoś super słaby czas. Ale kurczę, myślałem, że będzie ranga S. Jest A, no ale to też jest chyba dobra ranga, mi się wydaje. Chemical plant feels familiar. I'd never forget a smell like this. And that pink water makes me really nervous for some reason. You're right, Tails. This place is giving me deja vu all over again. No to miejsce jest troszeczkę, no, przerażające w tym wypadku, bo wygląda to dosyć strasznie, nie powiem, że nie. No i dobra, druga połowa Chemical Plant jest pokolorowana, czyli dzięki temu nam teraz uratowaliśmy dzięki temu kolejnego przyjaciela Sonika, którą jest Amy. O tym za chwilę. You saved me, Sonic. I was afraid I'd never be able to flirt with you again. Wonderful. Ta, nie do końca się zgadzam z tym, że Amy jest tutaj położona, no bo nie ukrywajmy, ale ona w Sonicu 2 nie wystąpiła, co jedynie wystąpiła w Sonicu CD, ale z Sonica CD to tylko mamy jeden poziom i to jest Stardust Speedway, tak więc no sorry, ale Amy, ty za bardzo wspólnego nic z Soniciem 2 nie masz. Tu już prędzej Tails by właśnie pasował, ale no Tails był w Green Hill Zone, gdzie też tym bardziej nie pasuje. No dobra, trudno się mówi. Lecimy teraz na ostatni poziom klasycznej ery pod nazwą Angel Island, bo to jest Angel Island, nie ma co tutaj ukrywać nawet. Jest to jeden z kontrowersyjnych poziomów, tak by the way, nie wiem czy wiecie. I zanim ktokolwiek powie, ej Michał, skąd ty wysnułeś takie wnioski, że to jest kontrowersyjny poziom? Ano stąd. A dokładnie znam historię tego poziomu, kiedy gra wyszła, ponieważ troszeczkę się wtedy interesowałem ogólnie rynkiem gier i o tym, co fani uważają za dobre, a co uważają za niekoniecznie dobre. I fani bardzo mocno zbuldupili, może nie wszyscy, ale większość zbuldupiła, dlatego że ten poziom nie jest żółty, tylko jest on taki jasny, a dokładnie to biały. Bo jak widzimy tutaj słońce na tyle rezi nas w oczy, że po prostu no jest rażące, nie ma co tutaj dłużej mówić, że nie. Otóż to jest dla mnie bardzo śmieszne, no bo okej, ja jestem osobą, która lubi zwracać uwagę na pierdoły. Sami zresztą widzicie, że ja lubię bardzo często poziomy, że tak powiem, rozbierać na czynniki pierwsze, czyli na przykład, że mamy poziom, powiedzmy poziom A. Ja lubię zaznaczać, że lubię w tym poziomie na przykład kolorystykę, lubię soundtrack, lubię jakby grafikę tego poziomu, ale żeby bulldupić z powodu kolorów, no sorry, ale dla mnie to trochę słabe jest, no ale to jest moje zdanie oczywiście, nie musicie się z nim zgadzać, aczkolwiek właśnie przez taką gównianą opinię, że ten poziom nie jest żółty, tylko jest biały, powstają później takie osoby jak Chris Chan. A o Chrisie Chan to tylko krótko powiem, bo ja nie chcę jakby zabierać tej osobie zbędnego czasu, tym bardziej, że sprawa jest dosyć stara. Dobra, zapomniałem jak tutaj się ogarniać, to trzeba jakby robić coś takiego. Dobra, udało się. O Chrisie Chan będzie bardzo krótko, ponieważ nie mam zwyczaju śmiać się z osób, powiedzmy tak, nie mam zwyczaju śmiać się z dzieci i z osób autystycznych lub upośledzonych. Chris Chan niestety, chcąc nie chcąc, ale jest taką właśnie osobą, czyli choruje na autyzm z tego, co zrobiłem research. I nie neguję go za to, aczkolwiek właśnie dlaczego powiedziałem, że później powstają takie osoby jak Chris Chan, dlatego że Chris Chan jest troszeczkę taką osobą właśnie. No wiecie, tak. Jest takie trochę bulldupienie na przykład o to, że dany poziom jest w taki sposób pokolorowany albo po prostu wygląda tak jak wygląda, no wiecie o co chodzi. Takie czepianie się o byle gówno. No i właśnie takie osoby trochę zachowują się jak Chris Chan, tylko że Chris Chan, mówię, ma o tyle usprawiedliwienie, że on po prostu jest chory. Okej, nie daje mu to immunitetu żadnego, ale no wiecie o co chodzi. Nie można też go za to z drugiej strony za bardzo szkalować, bo ma prawo wypowiedzieć swoje takie zdania, ale to, że jest chory, nie oznacza, że jest nietykalny, bo obowiązują go takie same zasady na tym świecie jak nas. I to tyle, jeżeli chodzi o Chris Chana. Tyle w temacie. Troszeczkę się rozgadałem, ale no chciałem o tym wspomnieć. Wiem, że o tym też Gamer wspomniał i nie mogę powiedzieć, bo Gamer o tym pierwszy wspomniał, bo Gamer pierwszy robił Let's Play z Generations, ale ja stwierdziłem, że też o tym wspomnę, dlatego że technicznie ten temat jest troszeczkę powiązany z Chrisem Chanem. Dobra, Sky Sanctuary. Nie wiem, czemu ja to Angel Island nazwałem. I tak, ten poziom również był w demie. Ogólnie chyba cała, z tego co pamiętam, klasyczna era była w demie Sonika Generations. Ale powiem wam szczerze, kurde, nieironicznie, ale bardzo mi się podoba soundtrack Sky Sanctuary. Ogólnie podoba mi się klasyczny, jak i modern. W ogóle też jest śmieszna sprawa co do tej gierki, ponieważ modern Sonic technicznie powinien mieć tylko i wyłącznie sekwencje w 3D, a klasyczny powinien mieć tylko te jakby 2D, a tutaj się okazuje, że i jeden i drugi mają... Znaczy, powiem tak. Klasyczny Sonic ma tylko 2D, a modern Sonic ma i 2D i 3D z jakiegoś powodu. I zanim ktokolwiek jeszcze mi powie do tematu, który wcześniej poruszałem, czyli Pomidor, czemu uważa, że Sonic Generations jest grą zraszowaną, otóż o tym sobie pogadamy za niedługo, kiedy... Myślę, że kiedy skończymy sobie klasyczną erę, to sobie o tym też pogadamy, ponieważ też ciekawa druga kontrowersja wyskoczyła z Soniciem Generations. I nie jest ona już powiązana z Chrisem Chan. O Chrisie Chan tylko było to, co chciałem powiedzieć i tyle. Nic więcej. Oj kurczę, tutaj trochę nie dałem rady. A teraz dałem. Bardzo dobrze. Kurde, grzeję tak przez te poziomy, że ledwo mogę się nacieszyć tymi widokami, no ale no niestety, tak to już jest. Tak to już jest w tym ubogim świecie. Dobra, tutaj mamy kolejny checkpoint. Oj kurczę, pierwszy fail, najgorzej. Ale dobrze, że tutaj checkpoint mamy. Szkoda, że tak zginęliśmy, bo kurde bym może miał tą rangę S. A tak to teraz dupa będzie trochę, no ale dobra, trudno się mówi. Kurczę, dobra, muszę to odpalić. Myślałem, że trochę uda mi się uszukać system. Ale niestety się nie... Oj! O ty skurczysyny, ty! Ej, co za skurczysyn z niego? Dobra, walić cię. Ja sobie od góry polecę. Tyle w temacie, gościu. Dobra. Jedziemy z koksem. $3,28, dobra. Jaka ranga? Dobra, a, to też jest dobrze. Też dobra ranga, nie ma co tutaj przesadzać. Eradicator. Oj, przepraszam najmocniej. No i tutaj ratujemy drzewko z winogronami. Ta, drzewko z winogronami. Dobry żart oczywiście. Nie no, jak widzicie, na Kelsa żeśmy uratowali. thanks for the help. Not that I needed it, but it's good to have my sanctuary back. Tak, gdybyśmy uratowali Knucklesa z kolei klasycznym Soniciem, to tutaj taka ciekawostka, Knuckles by skomentował nas, że żeśmy troszeczkę przytyli. No, ale to by było na tyle. Teraz możemy powiedzieć, że klasyczna era została w jakiejś części zaliczona. Aczkolwiek, tutaj był mały bug, mały glitch. Będziemy musieli teraz właśnie te oto klucze zebrać, żeby odblokować naszego pierwszego bossa. Bo na razie już jakby samą sekwencję mamy zaliczoną. I teraz mamy do zrobienia... Właśnie nie wiem, czy to... Żeby zdobyć ten klucz, to co musimy zrobić? Bo przed chwilą była informacja. Czekajcie, spróbuję jeszcze... Dobra, okej, czyli będziemy musieli chyba ten poziom najpierw zrobić, tak mi się wydaje. Tylko pytanie, czy chcemy robić to jako Knuckles kopiący, czy chcemy zrobić to jako... Dobra, zróbmy wyścig z klasycznym Soniciem. I myślę, że dobrym pomysłem będzie jeszcze raz zaczęcie. Tak, to jest niestety ta gra, w której w momencie, kiedy restartujesz sobie poziom, to ta gra ci zabiera życia. Troszeczkę uważam, że to jest niesłuszne, ale co ja mogę na to poradzić? Ja sobie mogę ponarzekać i tyle, nic więcej. Cały czas zapominam, że gram klasycznym Soniciem, a nie modern. Co za tym idzie, że... No jakby to można powiedzieć. Nie mam boosta. Cały czas mówię o tym, zapominam, ale no mam nadzieję, że teraz takich łatwych błędów nie będę popełniał. I w ogóle śmieszna sprawa, bo mamy niby klasycznego Sonika na obu zdjęciach, ale są to zupełnie oba inne zdjęcia, nie? W sensie ten cień ma zupełnie inne zdjęcie i my mamy zupełnie inne. Ale wystrzeliłem, kurde, a ten tam się grzebie, kurcze pieczone. Wydaje mi się, że samo w sobie zadanie to jest po prostu pokonanie jego i nic więcej. Bo to, czy będziemy mieli rangę S czy rangę A, to raczej jest najmniej ważne, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek fajnie by było. Dobra. Szybko! Biegnij! Dobrze! Ładnie, udało się, wygraliśmy. Nie chcę, że tak powiem, powtarzać tego wyścigu. Dzięki za uwagę. Jest, mamy wzięty, dobra. Tam nutka uciekła. Weźmy ją, spróbujmy dogonić. Kurczę, nie da się. Już nam spyliła. Dobra, trudno się mówi. Tutaj będziemy mieli zaraz walkę z rywalem, aczkolwiek żeby zaraz... Zanim ogarniemy tą walkę z rywalem, to myślę, że dobrym pomysłem po prostu będzie ogarnięcie sobie najpierw tych kluczy. Tak przynajmniej ja bym zrobił. Dobra, to na tym polega. Mówię, nie pamiętam niestety tych challenge'y, dlatego ja mogę się troszeczkę gubić. Mam nadzieję, że wam to przeszkadzać nie będzie. Kurczę, i teraz musimy złazić. Najgorzej. Kurczę, wiecie co? Może mi się to nie udać. Chciałem, żeby się oczywiście udało. Na pewno eski już nie będziemy mieli, to jest pewne. Ale fajnie byłoby mieć rangę A. Dobra, udało się. Dobra. Mam nadzieję, że teraz kluczyk będziemy mogli zabrać. Oczywiście, że tak. To jeszcze jeden kluczyk. Gdzie on jest? Wydaje mi się, że tutaj będzie, po tej stronie. A, zdobyliśmy kolejny artwork za nutkę. Dobra, to może najpierw teraz w ramach odstresowania się lecimy z Metal Soniciem, czyli z naszym pierwszym bossem, co oczywiście się zgadza. Bo to jest, wiecie, Sonic CD, więc czemu miałoby się to nie zgadzać? Więc lecimy z Metal Soniciem i z remixem Stardust Speedway. Z Bad Future oczywiście. Dobra, trzeba teraz będzie skoczyć. Kurde, ale nie w taki sposób. Trochę zdymałem. Bo jakby cała kwintesencja tej walki polega na tym, że po prostu musimy wiecie co? To ja wolę już zestartować, żeby może mieć tą rangę. Dobra, najwyżej będziemy mieli 7 żyć. Trudno, nadrobi się to. Będziemy musieli teraz unikać tego, jak on właśnie tak leci. I robić coś takiego. Po prostu jak on się naelektryzuje, to po prostu najlepiej skoczyć, bo wtedy wiadomo, nam pierścienie zabierze. I robić to samo w taki oto sposób. Dzięki temu ta konfrontacja będzie dosyć krótka. Kurde, nie. Szybko, szybko, dawaj. Jest, dobrze. Dawaj, skocz. Kurczę, najgorzej. Myślałem, że wyrobię i skoczę na niego. Dobra, mamy jeszcze jedną szansę. Nie spiernisz teraz tylko jej. Dobra, stracił energię. I oberwał. Dobrze. I kopniak w łeb, i odleciaj. Sayonara, gościu. Scrap metal. Eska. Dokładnie tak. To jest w ogóle najłatwiejsza gierka, jeżeli chodzi o rangę S, tak więc jeżeli marzy wam się zebranie rangi S, no to zagrajcie sobie w Sonica Generations. To łatwo sobie zdobędziecie rangi S. Dobra, gdzie tu mamy jeszcze, kurde, możliwość zebrania klucza? Bo na razie będziemy mieli tylko 2 klucze. Zanim ktoś powie, skąd ty to możesz wiedzieć? Ano stąd. Po prostu wiem. Tu mamy w ogóle automat z Soniciem, jak widzicie. Tak, brakuje nam jeszcze jednego klucza. Dwa mamy. Jeszcze tylko jeden i będziemy mogli odblokować sobie właśnie bramę z bossem. Dobra, szukamy. Odnoszę wrażenie, że ostatni klucz będzie... tutaj gdzieś. Dokładnie tak. Ale żeby go zdobyć, będziemy musieli zrobić... A, okej. Czyli będziemy musieli zrobić wyścig z Soniciem. Po Green Hill. No to dałem radę, no oczywiście. Bardzo ładnie nam poszło. Tak to powinienem zrobić. Tak więc wiecie co? Ponieważ my planszę znamy na pamięć tutaj tą całą, to myślę, że nie ma sensu, żebym tutaj bezsensownie lał wodę i gadał o jakichś pierdołach. Zobaczymy się po prostu na samym końcu tego to wyścigu i potem sobie dalej porozmawiamy, ponieważ mam jeszcze parę tam ciekawostek, jakie udało mi się wygrzebać, aczkolwiek mówię, jeżeli o czymś zapomniałem lub o czymś nie wspomniałem, to możecie oczywiście w sekcji komentarzy mnie poprawić, jeżeli macie wystarczającą wiedzę. I ogólnie, jeżeli o czymś zapomniałem, według was ważnym. Bo wiecie, ja też nie robię czegoś takiego, że ja gadam tylko i wyłącznie o takich pierdołach. Ja wolę też porozmawiać o rzeczach, które są dosyć istotne, jeżeli chodzi o Sonic Generations. A więc ZW. Ale kwas! Ale kwas! Ranga C, oj, 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 oj. Ale kwasidło tutaj zajechało, nie? No ale dobra, ważne, że mamy kluczyk. Jakoś też się tutaj jakoś super nie chciałem starać, po prostu chciałem wziąć ten kluczyk i odblokować właśnie tutaj sekwencję z bossem. Dokładnie tak. Ale zanim wejdziemy, to warto byłoby teraz zmienić postać. Tylko pytanie, czym to się zmieniało? Halo? Gierka się chyba zacięła. Halo? No i gorzej, no nie gadaj, że gierka się zacięła. Dobra, trójkątem udało mi się zmienić przy okazji postać. I teraz mam nadzieję, że się gra nie zatnie. Nie powinna się zaciąć. Tak jak wtedy się zacięła. No i dobra, wchodzimy do bossa. Let's go, moi kochani. O, tutaj taka szybka ciekawostka, gdybyśmy weszli klasycznym Soniciem, to byłaby taka cutscenka tylko z perspektywy klasycznego Sonika. Bo teraz jak widzicie, ci dwaj Soniki się ze sobą spotkały. Te dwa Soniki. Ci dwaj Sonicowie. Take a good look at yourself, Sonic. Dr. Eggman. It's the last look you'll get before I close your eyes forever. Zawsze mnie ten śmiech rozbrajał. Zawsze mnie ten śmiech rozbrajał. Jak taki kurde Mikołaj. Ej, to by w sumie pasowało, bo jutro ten. Boże Narodzenie. Jutro 24 grudnia. Mikołaj przychodzi. Ta, remix muzyki z Defrek Robo. No, to jest właśnie, mówię, remix Death Egg Robo. I z tym w ogóle bossem wyszła też pewna kontrowersja, bo w momencie, kiedy Sonic Generations wyszedł, to było coś takiego, że fani zaczęli troszeczkę narzekać na walkę z tym bossem, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że byli troszeczkę już przehypowani Soniciem 4 Epizod 1, który również wprowadził tę walkę do swojej gry. I nie ma co się dziwić, dlaczego fani trochę tym narzekali. I tak jak widzicie, tak właśnie prezentuje się pierwsza walka z Death Egg Robo, ponieważ druga walka polega na tym, by właśnie jego pięści zrobiły coś takiego. Czyli po prostu będziemy musieli aktywować te bomby, żeby Death Egg Robo uderzył w te bomby i potem, żeby lekko był sparaliżowany i żebyśmy mogli na niego wskoczyć. Fuck, nie o to mi chodziło. Troszeczkę nie przemyślałem tego. Okej, dobrze, udało nam się wskoczyć. To jest bardzo łatwy bossik, powiem wam szczerze. No już zresztą on jest pokonany. Nie musieliśmy się jakoś super starać, jeżeli mam być szczery. Bardzo łatwo został pokonany. To ile to tam? 4 hity maksymalnie, ewentualnie 2, bo liczę jeszcze z poprzedniej fazy. Tak więc żadnego problemu, przynajmniej ja nie widzę. Perfect bonus, dokładnie tak. No to mieliśmy tylko jedyną, jaką gorszą rangę, to była ranga C. Tyle. Teraz czas na cutscenkę. No i tyle. Doktor Robotnik został unicestwiony, tak, bo mówimy tutaj o doktorze Robotniku. Jeżeli powiedziałem Eggman, to serdecznie przepraszam, ale chodzi o Robotnika. O, bo w końcu gadamy o klasykach, co nie? I can't believe there's two of me. I think I figured it out. Yeah, me too. Doubles of us? Places and enemies from our past. We're traveling through time and space. How did this happen? I think it's got something to do with that big thing that just kidnapped Eggman. It sounds like the same thing that kidnapped your friends. I mean our friends. You know what I mean. We need to find that thing, and fast!